Zdrowia! Australijskie lewactwo dostało kopa w dupę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No wygląda na to, że szok poelekcyjny, szok po wyborach zmusi, czy powinien zmusić, że wszystkie prasę, telewizję, radio i social media do tego, żeby zeżarło te swoje gówniane przewidywania. No niestety stało się to, co się stało w Ameryce z Trumpem i to się to samo stało, co z tym Brexit się działo. Czyli nikt nie przewidywał na podstawie badań, co się stanie. No a dlaczego nikt nie przewidywał? No bo lewactwo po prostu do tego doprowadziło. Parę dni temu jeszcze przed sobotą, kiedy wygrała partia konserwatywna w zasadzie, no nazywana jest wygrała z Labour Party, czyli wygrała z partią pracy. Prime Minister Scott Morrison mówili wszyscy, że nie może wygrać. 51-letni facet religijny, związany z węglem, związany z kopalniami, tłumaczyli, że on jest złym człowiekiem na złym miejscu, ale w sobotę jednak się okazało, że kraj, który miał już trzech przywódców w ciągu 6 lat, po prostu pozbawiło partię pracy wielu miejsc w Queensland, zabrało w Tasmanii, w Nowej Południowej Walii. Także to jest porażka dla tych, którzy przewidywali, że lewica będzie wygrywała. W 2016 roku to samo było identycznie w Ameryce. W Ameryce to po prostu ludzie no, nie tyle się wstydzili, co byli nieśmiali. No i unikali powiedzenia tego, że będą głosowali na takiego Trumpa, czyli na takiego najbardziej konserwatywnego z tych republikanów. No w Ameryce to jest takie powiedzenie Rhino, to nie jest rhino tak jak nosorożec, tylko Republican in name only, czyli republikanin tylko z imienia. No bo bardzo często to wszystkie te dinozaury to tłumaczą, że są powiedzmy konserwatywistami, czyli Bóg, honor i ojczyzna, a w zasadzie to nie są, bo są za podatkami, za socjalizmem i tak dalej. No także to jest lewica i prawica. No i w Anglii było mniej więcej podobnie. Tak samo kiedy był Brexit, no to Anglicy po prostu się wstydzili, czy nie mówili, że w zasadzie cała ta Unia Europejska jest o kant tyłka, no i tylko po prostu poszli, głosowali. To w Australii było to samo, w Ameryce było to samo. To jest najgorsze, że właśnie lewactwo to, jeżeli lewactwo określa ludzi, zaczyna określać ludzi, że to są nieumyte ćwoki, że to jest zaścianek, że to jest średniowiecze, że to jest po prostu wszystko, co tylko może być najgorsze, no to ludzie po prostu milczą i zaczynają głosować nogami na normalność. Głosują na konserwatyzm, przestali wierzyć, po prostu przestali wierzyć w to, co przez ostatnie 3 lata telewizja i te media socjalne tłukli ludziom, że to jest nieprawidłowo, żeby po prostu przeciwstawiać się wysokim podatkom, tak? Wszyscy ci, którzy mówili, że wysokie podatki to są ćwoki i się nie martwią o innych, to ludzie powiedzieli, że nie. Że te wszystkie identyfikacje polityczne, czyli te malutkie grupki, muzułmanie, zboczeńcy, kobiety, kolorowi i tak dalej, to wszystko, co socjalizm, co lewactwo podzieliło społeczeństwo na te malutkie poszczególne grupki i 10% w każdej tej grupce po prostu dostaje szału, no to większość społeczeństwa po prostu doszła do wniosku, że to jest manipulacja, że to jest manipulacja. Dołożyć do tego jeszcze te
te zmiany klimatyczne, które będą reperowane za ciężkie, ciężkie miliardy. Cała ta szara masa, wszyscy cicha Australia, każdy cichy Australijczyk i Australijka po prostu poszli i zdecydowali, że jednak niższe podatki, jakiś wolny rynek jest źródłem na bogactwo i na społeczeństwo. Morrison no to wygrał bardzo, bardzo blisko, prawie tak jak Trump, ale dlaczego wygrał? No bo jego wszyscy przeciwnicy po prostu polecieli ostro w lewo. Tak jak w Ameryce teraz w 2020 roku też wszyscy liczą na pójście kompletnie do socjalizmu, no to w Australii też chcieli, no i Australia się obudziła. W Ameryce przypuszczalnie będzie następne 4 lata Trumpa, no bo Ameryka też się ciągle budzi. No partia pracy w latach 1980 troszeczkę odregulowała te wszystkie przepisy i całą tą ekonomię, no ale teraz poszła w kierunku wysokich podatków, szczególnie dla tych inwestorów, którzy zarabiają, wysokie podatki dla tych ludzi, którzy oszczędzali pieniądze przez te ostatnie 30 lat, no i na tych wszystkich, którzy robią jakąś tam kasę w Australii, czyli po prostu wojna klas, walka klas. W ramach tej walki klas i walki społecznej, no to niestety rząd stara się utrudnić to, żeby ludzie zarabiali, czyli już ktoś, kto podejmuje ryzyko i będzie ciężko pracował, no to rząd na to nie pozwala, czy w ramach tych samych żołądków tłumaczy, że te inne ręce do pracy, inne mózgi do robienia pieniędzy nie mają żadnego znaczenia. Od 1980 lat Australia to w zasadzie po tych reformach rynkowych no to poprawiła te stosunki i te możliwości pracy i oszczędzania. I 30 lat ostatnich to jest największy rekord, jaki może być całej tej momentu, kiedy cała ta gospodarka rośnie. I w sobotę socjaliści lewactwo się w sumie przekonało i zobaczyło, że ta wojna klas, walka klas, po prostu ściganie tych bogatych, no to nie bardzo się podoba średniej klasie, no bo średnia klasa chce być też bogatsza i ona widzi, że jeżeli opodatkowują super milionerów, bilionerów, no to później przyjdą po nich, a później przyjdą po tego, kto ma dwie krowy, zabiorą mu jedną, albo jak za następne lata, jak będzie miał jedną, to podzielą na kochozu. Także ludzie odwracają się od lewactwa. Ludzie od lewactwa się odwracają. No, tak samo partia pracy, no jak partia powiedziała, że 40% trzeba zredukować emisję tych wszystkich spalin, 45% i 50% ma być wszystkich tych energii odnawialnych do 2030 roku, no to są straszne dodatkowe koszty. To są wszystkie do rachunku każdego elektrycznego, no ta cała biurokracja, cały ten rząd, całe te ministerstwa, no to dokłada po 10, 20, 50 dolarów miesięcznie na to, żeby właśnie to się wszystko kręciło. Te 10, 15, 20% społeczeństwa, która pracuje dla tych rządowych organizacji, no to oni są oczywiście, że są w siódmym niebie. Morrison to on przynosił kawały węgla do parlamentu i pokazywał i przypominał wszystkim wyborcom, że żadna energia odnawialna nie jest tak efektywna jak węgiel. No i to jest prawda, bo jeżeli nawet wiadomo, że słońce jest tylko w czasie dnia, wiatr to jest albo nie ma,
No energia wodna, no ale to nie wiem jak tam jest w Australii, no ale to wodna to już jest to dziesiątek, odsetek lat. I Morrison zaczął przypominać, że to co Australia zwalcza, przepraszam, że to co Australia zwalcza tę swoją emisję, no to cały roczny, cała totalna emisja każdego roku, to jest w zasadzie mniej niż wzrost w Chinach. Także, że ludzie nie chcą brać te cywilizowane kraje, te uprzemysłowione kraje, nie chcą brać na siebie ten koszt oczyszczenia świata, kiedy Chińczycy się bogacą, no i kompletnie mają w nosie tą czystość. No na pewno tam trochę poprawiają, no bo tam smog dusi tych ludzi. No teraz, co teraz politycy w Australii starają się zrobić? Oni starają się wciągnąć Morrisona do tak zwanego środka, tak? No bo to zawsze jednak lewactwo jak przegrywa, to chce sprawa przeciągnąć do środka. No zobaczymy, czy on podda się tej presji, czy zrezygnuje z obniżania podatków i z odejścia od tych lewackich wizji, no ale świat się zmienia. Ostatnie 50 lat jednak tej lewackiej propagandy. Najsmutniejsze jest to, że po prostu społeczeństwo nie jest otwarte. Społeczeństwa nie są już otwarte, już szczucie lewaków przeciwko tej poprawności politycznej Lenina. Ludzie po prostu się zamykają, ludzie po prostu już przestają dyskutować, ludzie głosują. No dzięki Bogu jest jeszcze możliwość głosowania, dzięki Bogu można iść i jeszcze wyrazić swoje zdanie, no ale atmosfera polityczna na wszystkich frontach, gdzie coś się dzieje, no to jest po prostu wstyd, terroryzm, można powiedzieć, polityczny. Terroryzm polityczny, zaszczuwanie przeciwnika, nieszanowanie opinii przeciwnej, po prostu lewactwo, tak jak za Lenina, po prostu oni chcą jednej partii i oni chcą zabić przeciwnika. To nie jest demokracja, lewactwo po prostu chce swoją wizję i swoją wizję osiągnie wszystkim, po prostu budowaniem obozów koncentracyjnych, jak Hitler robił, czy gułagów, jak Stalin to robił, czy obozów też pracy, jak to Mao robił, no i podobnie jeszcze w Chinach dzisiaj też mają te obozy pracy. Także lewactwo, no zobaczymy, ludzie się budzą. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć. Dzwoneczek można nacisnąć. Dzyń, dzyń. Polecajcie, wysyłajcie, pytajcie. Dawajcie na Facebooku, gdzie możecie. I do następnego.